Klaudia Szustak, witam Państwa. Zapraszam na szczegóły prognozy pogody. Najbliższa noc przyniesie nam pochmurną aurę oraz opady deszczu w centrum, a także na północno-wschodnich krańcach Polski. W Krakowie i Rzeszowie bez opadów i tutaj dużo pogodnego nieba. Na termometrach od 9 stopni na południu, 12 w Łodzi, 13 w Warszawie, Bydgoszcz, Poznań i 14 maksymalnie w Gdańsku. Wiatr umiarkowany powieje w kierunku wschodu. Sprawdźmy jutrzejszą prognozę dla Europy. Jutrzejszy dzień w Europie przyniesie przeważnie opady deszczu w Europie Środkowej, a także Wschodniej. Więcej słońca ponownie pojawi się w Atenach, Rzymie, w Madrycie i w Lizbonie. W Skandynawii temperatury wzrosną i wyniosą od 17 do 21 stopni. 21 zanotujemy również w Paryżu, 33 w Madrycie i aż 39 stopni w Ankarze. Sprawdźmy jutrzejszą prognozę dla naszego kraju. Jutrzejszy dzień w całej Polsce z wyjątkiem Lubelszczyzny i Rzeszowa przyniesie nam opady deszczu. W Poznaniu, Bydgoszczy i Szczecinie zachmurzenie całkowite. Na termometrach jedynie 14 stopni w Poznaniu i w Zielonej Górze, 15 w Bydgoszczy, 18 w Łodzi i 19 stopni na Śląsku oraz w Małopolsce. Wiatr umiarkowany powieje w kierunku północnego wschodu. Sprawdźmy prognozę pogody na 3 kolejne dni. W niedzielę temperatura spadnie do 13 stopni na północnym wschodzie, niemal w całym kraju popada z wyjątkiem południowego zachodu. W poniedziałek na termometrach od 15 do 18 stopni, w centrum i na wschodzie dużo chmur i opady. We wtorek na barometrach jedynie 1007 hektopaskali, w centrum temperatura wzrośnie do 22 stopni. W całej Polsce opady deszczu, na północnym wschodzie również burze. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.